Czołem! Witam Was w takich okolicznościach przyrody. Znajdujemy się tym razem we Wrocławiu, gdzie przyjechałem, żeby pokazać Wam czołg. W międzyczasie, kiedy mój kolega Patryk pracuje, wpadłem do niego, pożyczyłem jego rower. Jadę na myjnię go umyć, bo wiadomo, że na brudnych rowerach to się nie da jeździć. I pokażę Wam w jakimś ustronnym miejscu tą niesamowitą maszynę i opowiem, o co chodzi. Jedziemy! Mój strój też jest mało rowerowy, ale nieważne. Tak, tak też da się jeździć na rowerze, naprawdę, w koszuli. Ale przede wszystkim, dlaczego ja w odniesieniu do tego sprzętu użyłem słowa czołg? Dlatego, że jest pancerny, to znaczy wytrzymał wiele i pewnie jeszcze niejedno wytrzyma. Zaraz Wam opowiem, o co chodzi. Gravelami się chyba jeszcze nie przesyciliśmy, jesteśmy w szczycie mody. Nie sprawdziły się przewidywania co do tego, że to jest chwilowa moda, to się nie uda. Ale mam wrażenie, że najedliśmy się na nimi już tyle, że pojawiają się pierwsze objawy przesycenia. I to przesycenie objawia się takim znużeniem i kombinowaniem, że może warto by wrócić do starego, do takiego rowerowania, jak było dawniej. To może jakieś retro, to może jakiegoś staruszka wyciągnąć tam z garażu, z piwnicy, odnowić, przypomnieć sobie, jak to się kiedyś na takim jeździło, albo kupić sobie coś stalowego, albo jakiś strój stylizowany na dawną flanelę, coś w ten deseń. I takim właśnie śpiochem, który przespał modę na gravela, niczym stary, dobry czołg T34, ściągnięty z cokołu, mógłby nowszym konstrukcjom jeszcze niejedno pokazać. Jest rower, który Wam właśnie dzisiaj zaprezentuję. Ja wiem, że zaraz będą głosy, co to za ulep, trzeba sobie było kupić gravela. No oczywiście, nie ma co udowadniać, że gravele są szybsze, dlatego że no wystarczy spojrzeć, na czym dojeżdża czołówka ultramaratonów. W pewnym sensie więc macie rację. Poza tym wiem, ile pracy i kombinacji kosztuje stworzenie czegoś takiego versus podejście pod tytułem pójście do sklepu po prostu po gotowy rower, ale jest z tym wszystkim jeden problem. Moim zdaniem najdalej zejdziesz na takim rowerze, na którym ci jest wygodnie, nic cię nie boli, dostosowanym pod ciebie, a nie kiedy to ty musisz się dostosować do roweru, bo takie akurat rowery są w sklepach. I o ile w moim przypadku był problem znaleźć taki rower, który będzie można u bikefittera ustawić pode mnie, tak w przypadku tego roweru historia była wręcz odwrotna. Mianowicie kolega Patryk miał rower, na którym było mu wygodnie, natomiast był to tani rower marki Kanz, budżetowej marki, w którym wymieniał stopniowo części na coraz lepsze, coraz nowsze. Wymieniał napęd, hamulce, żeby ten rower dostosowywać do długich dystansów, do ultramaratonów, do tras, które jeździł. Już od nastolatka trasy typu, wiecie, niekoniecznie zawody, na przykład pojadę sobie z Wrocławia do Poznania, no ale okazuje się, że napęd jakby nie daje rady, nie wystarcza, a hamulce w deszczu za słabe, no i tą metodą z oryginalnego roweru została prawie że sama rama, ale okazało się w końcu, że z ramą również jest problem, dlatego że żeby zamontować tylne hamulce tarczowe, ponieważ kolega dołożył tutaj tarczówki mechaniczne, okazało się, że oryginalna rama jest fabrycznie krzywa, nie da się dobrze ustawić tylnej tarczy hamulcowej i tą metodą rower dostał również nową ramę. Jest to rama Accent Nordcap, rama trekkingowa. I tą oto metodą cały rower został metodą ewolucji. To jest przykład ewolucji roweru. Cały rower wymieniony na nowy. A dlaczego rower trekkingowy? No dlatego, że kolega zawsze jeździł na tego typu rowerach, na tego typu ramach. Było mu wygodnie, doskonale wiedział, czego oczekuje od roweru, czego potrzebuje. Dlatego metodą ewolucji ten rower powstał. Potwierdził mu również bikefitter, że tego typu pozycja na rowerze, jaką mu zapewnia, jest dla niego optymalna. Powiem Wam, że ja dzisiaj przejechałem się na tym rowerze i jestem w ciężkim szoku, jaki ten rower jest również dla mnie komfortowy. Mega wygodne jest również dla mnie siodełko, które tutaj jest założone. Jest to SMPL M. Ja posiadam SMPL S, który jest lepiej dostosowany szerokością. Rzeczywiście to czuję, natomiast MK jest dużo bardziej miękka. Jest mi na nim rewelacyjnie komfortowo. Ale przyjrzyjmy się, co my tu w ogóle mamy za sprzęt. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno kierownica. To jest kierownica z Shurley Moloko. Wydaje mi się, że nieco ścięta, dlatego że w oryginale ta kierownica jest szeroka i znacznie za szeroka dla mnie. Na tej jeździ mi się bardzo fajnie. Tutaj doszła, widzę, owijka, niczym w kierownicach szosowych, niczym na barankach. I moje ulubione gripy, oczywiście kolejny raz widzicie, Ergony GA3. Ta kierownica ma jeszcze tą zaletę, że można tutaj naładować szpeju, latarek nawigacji na tej poprzecznej rurce. Nie ma problemu, jeżeli zamontujemy tutaj torbę, torba może być podwieszona tutaj pod spodem. Rewelacyjne rozwiązanie, no i przede wszystkim kąt nadgarstku, większy nawet niż u mnie. Jadąc nadgarstki są w komfortowej pozycji równolegle do ręki.
znaczy dłoń jest równolegle do ręki. A jak jesteśmy przy kierownicy, to zwrócę Wam uwagę na pewien nierzucający się w oczy detal. To tutaj maleństwo. Otóż to jest, moi drodzy, ładowarka. Mamy tutaj w pieście dynamo. Rewelacyjne rozwiązanie, dlatego że jeżeli podsumujemy sobie wagę, o ile tego typu piasta jest cięższa w stosunku do zwykłej piasty, a jednocześnie zastanowimy się, ile potrzebujemy na przykład na całą nocną trasę między sobą ogniw do latarek, albo ile waży ogniwa, to okazuje się, że więcej zyskujemy na masie roweru, montując tego typu piastę. Żałuję, że tego typu rozwiązania nie wprowadziłem w swoim rowerze, kupując nowe koła. No i ta tutaj piasta podłączona jest z ładowarką, przy pomocy której w trasie spokojnie, okazuje się, można ładować sobie telefon, ale również z oświetleniem przednim i tylnym, więc nie ma problemu, że skończy nam się prąd, że musimy kupować gdzieś w sklepie po drodze na jakimś ultramaratonie baterię, albo martwić się, czy starczy nam ogniw, albo, nie, albo czy będziemy mieli gdzie je po drodze sobie naładować. Również pewną, mam nadzieję, ciekawostką jest napęd zastosowany w tym rowerze. Mianowicie kolega, podobnie jak ja, zdecydował się na napęd 2X. Ja wiem, że można wywołać niejedną wojnę internetową, ale posłuchajcie kolejny raz moich argumentów za tego typu napędem. Przede wszystkim szerszy zakres przełożeń. Po drugie, podjeżdżając pod górkę, szybko zrzucamy na mniejszą zębatkę z przodu, zamiast trudniej, ciężej jakby napędowi jest zmienić oczywiście na większą zębatkę z tyłu. W razie potrzeby szybkiego, niespodziewanego zmiany przełożenia na lżejsze, odbywa się to szybciej, płynniej. Natomiast co do niezawodności takiego napędu, no to powiedzcie szczerze, ile razy zepsuła Wam się nowoczesna, dobrej jakości przerzutka z przodu? To akurat jest założony GX od Srema. Ja się dzisiaj jadąc tym rowerem zdziwiłem, jak płynnie to przerzuca biegi. To już nie są te napędy jak kiedyś dawniej w rowerach, gdzie trzeba było uważać, żeby nie krzyżować, nie robić jakichś przekosów łańcucha. Tutaj można prawie, że na każdej zębatce z przodu używać prawie każdej zębatki z tyłu. Działa to rewelacyjnie. Wprawdzie z tego, co widzę, to było tutaj troszeczkę kombinacji, dlatego że ta rama przystosowana jest do przedniej przerzutki, w której linka ciągnie przerzutkę do góry. Natomiast nie wiem, dlaczego jest tu zastosowany SRAM. Podejrzewam, że właśnie on umożliwiał prawidłową współpracę tego typu prowadzenia linki z takim przednim napędem. Można też zwrócić uwagę na same pancerze, które kolega zastosował. To są pancerze, które pozwalają na to, że nie kompresują się podczas ściskania. Tego typu pancerze są wręcz obowiązkowe do zastosowania, jeżeli stosujemy mechaniczne hamulce tarczowe. Dzięki temu, kiedy naciskamy na hamulec, pancerz nie zmienia swojej objętości, dlatego że nawet naprawdę dobry, innego, zwykłego typu pancerz przy bardzo mocnym nacisku, takim jaki dają tarczowe hamulce mechaniczne, nieco pracuje, nieco się zgina. Tego typu pancerz rozwiązuje ten problem. A jak jesteśmy przy hamulcach, to zauważyliście pewnie, że mamy tutaj obręcz pod hamulce V-break, dlatego że oryginalnie były tu jeszcze V-ki, natomiast zostały wymienione na hamulce tarczowe ze względu na to, że kolega, jadąc ultramaraton Wisłę 1200, tak, ten rower przejechał Wisłę 1200 oraz kilka, chyba już naście hardkorowych, trudnych ultramaratonów. Sprawdził się rewelacyjnie, bez awarii. Kolega nie miał na nim żadnych problemów, poważnych problemów bólowych, zdrowotnych. Dojechał z niezłymi wynikami. Na Gawagedonie wyprzedził mnie o kilkanaście godzin. Także to człowiek jedzie, nie rower, pamiętajcie. A poza tym ten rower mimo wszystko jest szybki, pomimo że nie wygląda. Ale wracając do hamulców, mamy tutaj mechaniczne hamulce TRP Spire. Nie jestem pewien, czy jest to Spire, czy jest to drugi podobny model, dlatego że TRP robi dwa typy tych hamulców, jedna z taką osłonką przeciwbłotą, drugą nie. Wydawało mi się, że Spire nie ma, nie wiem, czy kolega dołożył tu tą osłonkę, czy o co tu chodzi. Dlaczego hamulce mechaniczne? Ano dlatego, że rower ten był konstruowany przede wszystkim jako rower wyprawowy, a tak się jakoś przyjęło w rowerach wyprawowych, że należy stawiać na rozwiązanie najprostsze, które można gdzieś w razie awarii, w razie problemów na trasie albo przy jakimś prostym serwisie, dostępności prostych części, naprawić. No oczywiście hamulce mechaniczne w takim przypadku jest łatwiej naprawić niż na przykład awarię, wyciek hamulców hydraulicznych. Ja wiem, że obecne hamulce hydrauliczne, no ile razy zdarzyła Wam się taka awaria, której nie dałoby się w trasie naprawić, albo w ogóle tego typu awaria, no ale prosta mechaniczna konstrukcja daje pewne poczucie psychicznego komfortu. Pedały platformowe Dartmoor Candy, takie dokładnie same, jakich ja używam, bardzo Wam polecam, mega przyczepne do buta, ten plastik się po prostu nie ślizga, nawet jak jest mokry. My z kolegą nie jeździmy na pedałach SPD, to jest temat, dlaczego to jest temat na osobny materiał. Ciekawostką może być też zastosowany tutaj amortyzator. Jest to amortyzator trekkingowy RockShox Paragon o niskim skoku. Założenie było takie, że do tego typu roweru, na tego typu trasy nie potrzebujemy amortyzatora ze skokiem, nie wiem, 120 mm. Chodzi jedynie o to, żeby odciążyć dłonie nieco, amortyzować w wyboistości i to wszystko. Obecnie, jak wiecie, do rowerów gravelowych zaczyna produkować się również amortyzatory o właśnie takim mniejszym skoku, więc trochę tak jakby historia zatoczyła koło. A jak jestem przy przednim zawieszeniu, to wrócę jeszcze do tematu filmu, który niedawno wrzucałem na kanał, mianowicie tarcz i klocków Galfer. Również mamy tutaj tarcze Galfer, przy których zastosowano adapter Shimano. I z tego, co widzę, również
tarcza ta pracuje nieprawidłowo, to znaczy klocek zostawia na samej górze tarczy, nie wiem czy to będziecie widzieli, niepracujący fragment, natomiast zahacza tutaj na dole, zjeżdża aż o te ramiona i to jest dohamowując, czuć jest wibracje, czuć jest drgania, podobnie jak u mnie było z nieoryginalnym adapterem, z adapterem Shimano, natomiast u mnie po zastosowaniu adaptera Galfer do Touch Galfer problem dalej występuje, jednak zmienił nieco swój charakter, ale do tego tematu myślę jeszcze wrócimy w innym filmie. Rama trekkingowa do zastosowań wyprawowych czy do ultramaratonów ma pewne niezaprzeczalne zalety. Jedną z nich jest bardzo duża ilość różnego rodzaju owocowa. No my tu mamy wprawdzie stopkę. Wybaczcie, ja nie jestem fanem stopek, jest to wożenie prawie pół kilograma żelastwa ze sobą, da się bez tego być, wolę mieć lżejszy rower. Tak duża, rozległa rama umożliwia nam konkretny bikepacking. Nie ma tego typu problemów jak w mojej ramie, gdzie coś zamocować, jakieś niesamowicie nietypowe torby, stosowanie podsiodłowe i inne. Tutaj wszystko się pięknie mieści. Wiecie, co jest jeszcze piękne z mojego punktu widzenia w tym rowerze? To właśnie, że są takim czołgiem, którego w pewnym sensie nie szkoda. To znaczy, to nie była jakaś bardzo droga rama. W przypadku, jeżeli ona się zniszczy od piachu, porysuje, gdzieś upadnie, coś się z nią stanie, torby ją zmasakrują i co z tego? Można kupić sobie jeszcze raz taką ramę, ona nie jest jakoś specjalnie droga, przełożyć to wszystko, albo po prostu mieć to gdzieś, albo ją odmalować i jest po prostu nie szkoda. To trochę tak jakby kupić sobie do jazdy po mieście jakieś stare pobijane auto, którego już nie szkoda ci poobijać, ale spójrzcie, ten rower i tak mimo wszystko prezentuje się moim skromnym zdaniem naprawdę elegancko i okazale. No, mnie przynajmniej on się niesamowicie podoba właśnie ze względu na to, czym on jest. Takim hardkorowym czołgiem stworzonym do wykonywania konkretnego zadania. I jeszcze słowo o oponkach. Mamy tutaj szwalby G1Bite. Patryk jest z nich niesamowicie zadowolony. Mówi, że rezygnuje z przekładania opon zimowych, tak? Bo Patryk jeździ na przykład zimą po śniegu, po górach. Mówi, że być może zrezygnuje z osobnych opon na zimę do jazdy w warunkach zimowych w górach. Zobaczymy, jak mu to będzie szło. Są to opony o szerokości 2.0. Tak jak się na nich przejechałem, rzeczywiście czuć, że jest to opona szybka, a jednocześnie dosyć przyczepna. Zobaczymy. Być może ja sobie takie sprawię na przyszły sezon, kiedy będę również szukał węższych opon. Jeżeli spotkacie gdzieś na trasie Patryka, rozpoznacie ten rower, zbijcie z Patrykiem pionę, pozdrówcie go. Na przyszły sezon szykuje się do PGR-u, więc być może tam będziecie mogli się spotkać i na PGR-ze zobaczyć ten rower. Kibicujcie mu, a ode mnie na razie. Czołem!